Dzień dobry, skarpeczki. Mamy poniedziałek, 20, kochani, 6 lutego 2024. Jezus, jak daleko sobie dałam. Skarby. Dzisiaj imieninki obchodzą według mojego kalendarza Aleksandra i Mirosław. Skarby, wszystkiego najlepszego dla Was, dla osób, które również mają dzisiaj urodzinki, świętują w taki czy inny sposób. Wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrówka, aniołki dla Was. Karta dnia będzie dzisiaj, kochani, z... No, połóż się ładnie. Spilka Styr Starot. Ci tutaj pudełko. Muszę się nachylić. Spilka Styr Starot, kochani. Talię zaraz przetasuję przy Was. Jeszcze raz, nie umiem się obudzić. No tak to bywa w poniedziałki, nie? Jak to w poniedziałki? Aniołki, jeżeli natraficie na odcinek dzisiejszy w inny dzień, to ja Wam już powtarzałam i na pewno wiecie, że karta może coś oznaczać na ten dzień. I dzisiaj zrobimy po kolei. Od baranka do rybek, także się nie martwcie. Każdy znak zodiaku dzisiaj otrzyma dla siebie kartę dnia. Karty przełożone, tarota odłożone i dzisiaj karta do wyboru lewa i będzie to ze strony buteleczek z kryształem górskim oraz z zielonym awenturynem albo po stronie moich piramidek, które już znacie, inaczej zwanych orgonitami. Tasujemy, a Wy w tym czasie, jak ja tutaj sobie pracuję, zostawiacie mi łapkę, zostawiacie mi co tam chcecie, komentarz, kwiatuszek, serduszko. Możecie udostępnić na swoją stronę oczywiście też, będzie mi bardzo miło. Dobra, tu będzie karta, kochani, z lewej strony przy buteleczkach. I tu będzie karta z prawej strony przy piramidkach. Troszeczkę je przesunę. O! I żeby było widać. Kawusia jest, a Wy? Gdzie mnie oglądacie? W domu, w pracy? Ja wiem, ktoś kiedyś napisał, że ogląda po pracy o 23. Kurczę, ja pamiętam, jak ja w tym urzędzie państwowym, wyobraźcie sobie, że pracowałam na drugą zmianę przez rok. Wracałam o 23. Sąsiedzi na mnie krzywo patrzyli. Nikt mi nie wierzył, że pracuję w urzędzie państwowym, a były drugie zmiany. No, było mi ciężko, bo nie mogłam zasnąć. Potem rano nie umiałam wstać, nic nie zrobione w domu. I taki człowiek był, można powiedzieć, że długo, długo nie umiałam się, wiecie, tak przestawić. Dlatego bardzo wszystkim współczuję, którzy chodzą na drugie zmiany, kochani, na nocki, bo ja doskonale wiem, co to jest. Doskonale, kochani, wiem. Przesunę sobie tylko, żeby nam tutaj nie dmuchało. Oczywiście musiało spaść na stół, no jakby inaczej. A jak? Kochani, kryształowe przesłania mamy tu. Zobaczymy, jaki kamień mocy dzisiaj dla Was. Skarby, lewa, prawa, możecie też dwie. Może macie jakieś dwa problemy, nie wiem, dwie rzeczy do przemyślenia, więc chcecie jedno pytanie i drugie pytanie. Dla mnie
Szczerze, nie ma problemu, tak? O, moją rybkę widać. Nie wiem, czy widzicie tutaj w rogu. To jest moja czerwona rybka. No, widzicie, to dzisiaj będzie z nami na odcinku. Wiecie, co mam ochotę zobaczyć? Dzisiaj jest pusty bieg księżyca. Mam trochę spraw do załatwienia i się boję. Bo pewnie może nic nie załatwię. A słuchajcie, dzisiaj 26, już patrzymy. Nie. Dzisiaj nie ma pustego biegu księżyca, jutro. Jutro, kochani, wieczorem od 19.22 do 4 rano. Także no dzisiaj jesteśmy spokojni w ten poniedziałek. U was nie wiem, czy się już ferie chyba pokończyły, nie? No bo w różnych regionach, kochani, różnie jest. Baranki jako pierwsze. Umiarkowanie. Kochani, dzień należy do spokojnych, zrównoważonych, a przede wszystkim wy macie poskromić swoją ognistą naturę, czyli zapanować nad chaosem, zapanować nad gniewem, złośliwością, porywczością, szybkością. Bardzo proszę, żeby dzisiaj, jeżeli będziecie nawet w takim towarzystwie, żeby zachować spokój, żeby nie być tym, który prowokuje do kłótni, do, wiecie, do różnych takich spraw, tylko mogłoby to wyglądać na zasadzie: baranek jest po to, żeby przyjść tutaj i nas wszystkich pogodzić, pojednać, tak? Tak ja to, kochani, wyczuwam. Jakoś widzicie, nie wiem co robię, nie wiem co robię, nie wiem czy widzieliście. Ja tak tu, to tak. Wyczuli się, kochane. A wy macie czwórkę kielichów. I powiedziałabym tak, że będziecie rozmyślać dzisiaj, co tu zrobić, co jest dla was lepsze, ale też takie bujanie w obłokach. Może kogoś poznaliście i nie odpisaliście na wiadomość, może nie poszliście na spotkanie i teraz może być ta nutka: szkoda, że tego nie zrobiłem, nie zrobiłam, ale też tęsknota, nostalgia dzisiaj. Ale uważajcie, bo przez takie zamyślenie możecie coś przegapić dzisiaj, a także przegapić kogoś. Bliźnięta. Osiem buław. Piękna karta mówiąca o szybkim dniu. Dużo rzeczy będziecie albo załatwiać, albo przyjdzie wam załatwić i jeździć gdzieś. Może to taka krótka podróż, ale wygląda na to, że dużo wiadomości, dużo rozmów, dużo spotkań, bardzo intensywny dzień. Myślę, że będziecie zadowolone dzisiaj, gdyż w większości spraw, podejrzewam, wam się powiodą. Jeżeli chcecie robić plany dalekosiężne, najpierw zapytajcie, zadzwońcie, ale bardzo pozytywna karta, bardzo. Raczuliś. Tak czułam, że Raczuliś będzie miał jakieś ciemniejsze karty i ma jakieś uwiązanie. Dzisiaj będzie problem, żeby kogoś zrozumieć, żeby z kimś się dogadać. Może nawet nie chcecie komuś ustąpić, może nie umiecie czegoś zrozumieć, ale też problem z wyborem, gdyż nie macie wszystkich dostępnych opcji. Dzień może być trudniejszy. Dzień może być, widzicie, tutaj mamy z tyłu wilka i ona się nie spodziewa. Musicie mieć oczy, kochani, dookoła głowy, gdyż możecie spodziewać się niespodziewanego.
Lew. Lew, lew, lew. Lew, lew, lew. No, 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 zaczyna się. Zawiedziecie się na kimś. Brzydko mówiąc, ktoś wam wbije nóż w plecy albo dowiecie się o historii, że kiedyś ktoś komuś wbił wam za waszymi plecami nóż w plecy. Niestety nie jest to pozytywna karta. Może część z was dowie się o smutnych rzeczach, smutnych historiach. Możliwe łzy dzisiaj, możliwy gorszy dzień, może macie rocznicę śmierci rodziców, babci i stąd taka handra. Panienki. A wy dzisiaj troszeczkę w gorszej formie. Albo będziecie się gorzej czuć, słuchajcie. Albo będziecie bardzo przemęczone, albo o czymś się dowiecie, coś się stanie i może nie będziecie spały w nocy. I wiecie, i jest taki trudny dzień. No tak, no kochani, no jest po pełni. Ja też ledwo żyję. W sensie, że spać nie mogłam. I powiem wam, jestem obudzona i nie jestem obudzona. I ja właśnie tak dzisiaj widzę, że albo was bierze choroba, albo macie nieprzespaną noc, albo jakieś problemy się dzisiaj nawarstwią. I to nawarstwią, kochani, bardzo, bardzo. No. Kogo teraz mamy w Agusie, tak? To może ja będę brała z góry, bo z dołu idą brzydkie karty. No ale wam wyciągnęłam. Ale koniec stresów, kochani. Dziesiątka mieczy mówi, żebyście się nie poddawały, przepraszam, i szły dalej. Odważnie. Tylko przemyślcie każdy krok. Myślę, że to już koniec kłopotów, czy to finansowych, czy to z kimś. Może czas się pogodzić, pojednać, a przynajmniej wstać, koronę poprawić i iść do przodu. Moje kochane skorpionki. Dziesięć pentakli. I wygraliście dzisiaj w tym opowiadaniu. Bo karta zapowiada szczęśliwy dzień, szczęśliwe małżeństwo, pieniądze duże, wypłata, nagroda, premia, pierścionek zaręczynowy, dobrze prosperująca firma, zlecenia, wszystko co najnaj. Dzisiaj możecie otrzymać taką propozycję pracy, że będziecie zaskoczeni, ile możecie zarobić. I tutaj mamy też, kochani, w tej talii to oko proroka. Bardzo lubię tą talię za szczegóły i ja myślę, że w każdym aspekcie życia będziecie szczęśliwi. Tu mamy szczęśliwe dzieci i będziecie chronieni przez górę. Także brawo, skorpiony, wszyscy wam dzisiaj mogą pozazdrościć karty dnia. Co mają strzelce, moje kochane? A, wy to też porządnie, powolutku, dokładnie. Wy macie rycerza, pentakli, więc wszystkie sprawy dzisiaj załatwiać, czy to urzędowe, czy to sądowe, czy to na przykład chcecie się zapisać na kurs, chcecie szukać pracy wytrwale do celu. Dużo rzeczy dzisiaj załatwicie, taki materialny dzień, coś w ten deseń, ale sprawy z mężczyznami będą ważne. Także tutaj strzelce możecie dużo załatwić dzięki mężczyźnie. Moje kochane koziorożce. Ładnie, dziewiątka kielichów. No teraz słuchajcie, to macie lampę Alladyna i swoje życzenie możecie wypowiedzieć, bo dzisiaj wam się coś uda. To, co będziecie robić, nad czym się tam zastanawiacie, wszystko wam się uda. Będziecie sobie dogadzać, coś sobie kupicie dobrego, będziecie dzisiaj w ogóle też pięknie wyglądać, tak lekko się będziecie czuć. No nareszcie, nareszcie, brawo. Wodniki zapraszam.
Kochane wodniki, no rewelacyjny dzień. Nic, tylko działać, iść, dzwonić, naprawiać, przepraszać, dzwonić z propozycjami. Będą dzwonić telefony, szukajcie pracy. Dzisiaj możecie znaleźć. Jeżeli mieliście coś zaplanowane, dzisiaj Wam się wszystko uda zrobić. Trójka buław to jest karta działania, nie siedzenia. Także spodziewajcie się niespodziewanego. Bardzo piękny dzień, bardzo udany dla Was, spokojny. No i to, co sobie zamierzycie, zaplanujecie, moim zdaniem Wam się po prostu uda. I zostały kochane rybeczki, które się tak długo zawsze muszą naczekać. Ale mam nadzieję, że też odsłuchujecie swoich ascendentów. No i dla Was, kochani, piękna karta szósteczki kielichów. Kiedy wszystko idzie swoim torem, kiedy żyjemy długo, szczęśliwie, w cudownej rodzinie, oglądamy zdjęcia, wspominamy stare czasy. Możecie też, rybki, spotkać kogoś z czasów dzieciństwa, z kimś, co kiedyś pracowaliście. Może ktoś taki się odezwać. Cudowne chwile spędzajcie. Jeżeli ktoś Was zaprosi na kawę, spędzajcie z tymi osobami czas. Zobaczycie, że nie będzie to zmarnowana chwila. Kochani, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o tarota. Teraz spoglądamy, jaka to przesłanie z tych kryształków naszych, tak? Zaczniemy od lewej. Bursztyn. Wszyscy znamy bursztyn, także wiecie, jak wygląda. Macie powierzyć Bogu ten problem, tą radość, wziąć głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnić tę sytuację od Boga, aby uzyskać uzdrowienie oraz odpowiedzi. Brawo. Jeżeli wybraliście kartę numer 2, tak jak ja, proszę Państwa, kwarc różowy. Życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość już tu na Ciebie czeka. Brawo. Skarby, to dziękuję Wam bardzo. I to jutarka, tak? Jutro też karta dnia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pa, pa.